Uczeń sztukmistrza Król Myszy, tom pierwszy, uczeń sztukmistrza Powietrzny Żeglarz, tom drugi, Zuzanna Orlińska, literatura. Akcja dylogii historycznej Zuzanny Orlińskiej, zatytułowanej Uczeń sztukmistrza Król Myszy, uczeń sztukmistrza Powietrzny Żeglarz, ma miejsce w Warszawie na początku XIX wieku. Na warszawskich uliczkach poznajemy młodego czeladnika Marcinka, który płata liczne figle pruskim żołdakom. Chłopiec jest synem szewca, ale nie chce iść w ślady ojca. Bardziej interesują go sprawy miasta, będącego wielokulturowym tyglem, w którym żyją obok siebie ludzie o różnym pochodzeniu, wyznaniu, kulturze. Warszawa jest w tym czasie ostoją króla Francji, Ludwika XVIII, wygnanego ze swej ojczyzny przez Napoleona Bonaparte. Pisarka z pasją opowiada o intrygach na dworze, o truciach, morderstwach na zlecenie, szemranych interesach polityków i arystokracji, ale też o sprawach ludu, mieszczan, biedoty i przestępców z marginesu społecznego. Orlińską interesują zarówno obrazy mikro, jak i makro. Słuchając rozmów między bohaterami, mającymi różne poglądy na politykę i dyplomację Bonapartego, czytelnik widzi rodzącą się w Polakach nadzieję na wyzwolenie ojczyzny. Pisarka w detalach opisuje ówczesną Warszawę, jej architekturę, nastroje społeczne oraz ludzi, którzy są wielobarwni i oryginalni niczym ptaki. Doskonałe są sceny przedstawiające tradycje świąteczne, na przykład pochody z turoniem lub okraszone magicznymi wierzeniami zabawy młodych, jak puszczanie wianków po Wiśle w noc kupały. Ponadto Orlińska pozwala nam obserwować wielokulturowe obchody świąteczne, różnorodne potrawy, choćby te charakterystyczne dla francuskiego dworu. Prawdziwą radość sprawia czytelnikowi wgląd w rytuały i zachowania straganiarek i kataryniarzy z egzotycznymi zwierzętami u boku. Pisarka ciekawie i szczegółowo opisuje wynalazki ówczesnych naukowców, a także wyroby przedstawicieli różnych cechów. W dylogii obok bohaterów fikcyjnych pojawiają się postaci historyczne, między innymi Ernst Theodor Amadeusz Hoffmann, postać kluczowa dla obu tomów. Orlińska doskonale oddaje jego pasje, lęki, namiętności, czyniąc zeń unikatowego artystę, wizjonera, wrażliwego i melancholijnego, lubującego się w nocnym życiu Warszawy. Wplecenie do pierwszego tomu powieści baśni o Myszym Królu, którą opowiada Hoffmann dzieciom, nadaje magiczny i złowrogi nastrój powieści. Równie barwnie przedstawia pisarka innych ówczesnych intelektualistów, naukowców, artystów. Nie są to figury napompowane, aż kipi w nich życie. Ich wywody naukowe, dzieła, które prezentują, stroje, jakie noszą, czy nawet specyficzny sposób wysławiania się każdego z nich sprawiają, że czytelnik czuje, jakby znał ich od zawsze. Niezwykłą można nazwać scenę, która pokazuje mieszkańców Warszawy w trakcie dwóch pogrzebów. Lekarza Walantego Gagatkiewicza oraz żebraczki Jagusi, zwanej Królową Żebraków. W pogrzebie lekarza bierze udział inteligencja i arystokracja. Obok wędruje pogrzebowy orszak Arebu, a w nim ubodzy, kalecy, umierający, wszyscy w łachmanach, lecz z tą samą powagą, co możni. Marcin żyje na pograniczu tych światów i staje się pionkiem w licznych intrygach. Po tragedii, która dotknęła jego rodzinę, ucieka z domu, przeklęty przez ojca. Swoje miejsce odnajduje w cyrku sztukmistrza Jordakiego, gdzie opracowują nowatorskie techniki latania balonem. Obaj marzą, by być powietrznymi żeglarzami. Czy im się to uda? Przeczytajcie sami. Mój podziw budzi ogrom wiedzy, jaką pisarka zdobyła, by podarować nam nowocześnie napisaną powieść historyczną na miarę ksiąg Jakubowych Olgi Tokarczuk. Uczeń sztukmistrza to
to dzieło wybitne. Orlińska zaś utwierdza mnie w przekonaniu, że jest jedną z najlepszych polskich pisarek dla dzieci i młodzieży XXI wieku. Dziękuję.